Dzień dobry, witajcie. Ja jestem Nikodem, a to jest film opowiadający o świętach. No nie, kupiłeś już od grzelcu, nie. Tak nie może być, cześć. Ale nie, generalnie, no wiecie, święta się zbliżają i w ogóle, no wszystko ładnie, pięknie, pierożki się lepią, pierniki pachną w kuchni, kapustka z grzybami się gotuje, karpik też się gotuje, jakaś tam rybka w galarecie, cokolwiek, nie? No, dzisiaj opowiemy sobie troszeczkę o świętach, ale moi drodzy, no, pomyślałem, że nagram filmik o świętach. Wcale nie robię tego dla wyświetleń. Nie no, żartuję oczywiście, nie robię tego dla wyświetleń. Robię to tylko dlatego, by opowiedzieć troszeczkę o moich świętach, jak to u mnie bywa. W sumie nie wiem, jak to tutaj w Szczecinie bywa, ale no bo nigdy na świętach nie byłem w Szczecinie tak naprawdę. Jestem tutaj, to są moje pierwsze święta tutaj, przynajmniej w tym rejonie Zalonie Pomorskim. Ale u mnie w Wielkopolsce to było zawsze tak, że był karpik, jakaś tam kapustka z grzybami i jakiś tam barszczyk z uszkami oczywiście i grzybowa. Na pewno u was też tak jest. Nie mówię, że nie, ale mogą być na święta inne potrawy. Nie wiem, ja nie wiem, ale generalnie każdy wie, co święta czeka. Dużo roboty, co go święta czeka, nie? Boże święty, przejęzyczam się. Ale wiecie, no, święta. 24 grudnia, wiadomo, Wigilia, rodzina zasiada przy wigilijnym stole. Tam śpiewamy kolędy oczywiście, prezenty stoją już pod choinką. W którymś momencie przychodzi gwiazdor i mówi: czy byłyście w tym roku grzeczne dzieci? Dzieci mówią, że tak, a tak naprawdę dzieci nie były grzeczne, nie? I tak dzieci skaczą przez rózgę i tak skaczą, ale prezenty dostały. Pomimo tego, że dzieci nie były grzeczne. Ale spekulując na temat świąt. Według mnie święta są bardzo fajne, no wiecie, prezenty i w ogóle. Już jestem chyba za duży na prezenty, nie? Jakby tak na to spojrzeć, to jestem trochę za duży na te prezenty, nie? No ale nie, czasem trzeba też poprosić rodziców o prezent. Czyli kasa by mi się przydała, ale okej. No ale dobrze, no wiecie, jak to w każde święta na Polsacie leci Kevin. No i oczywiście chcecie obejrzeć Kevina, bo Kevin leci w telewizji, nie? Albo musicie przed Wigilią pomagać mamie w kuchni z uszkami, z barszczem, z grzybową, z innymi potrawami, które muszą iść na stół. Oczywiście, no i oczywiście też rodzice zmuszają nas, młodzież, do pójścia na pasterkę. Chyba, że ktoś w Boga nie wierzy, no to nie musicie iść. Ale jak rodzice każą, to trzeba iść do tego kościoła, tak? Ja nie wiem, czy ja pójdę do kościoła w tym roku, chyba nie pójdę o 12 na pasterkę. Ale cóż, to już nie mój problem. Pan Bóg wszystko widzi, kurde, tak, wiem. Nie musicie mi mówić. No co jeszcze w święta? No, pura prezentów dla mnie. Nie no, żartuję. Oczywiście zawsze jest tak, że rodzice dostaną mniej od dzieci, bo dzieci są bardziej kochane i w ogóle dokładnie święta i wiecie, po świętach. A po świętach jest Sylwester, oczywiście picie aż do dna, tańczysz do białego rana, i przepraszam, mama dzwoni, halo. Tańczysz do białego rana, mama dzwoni, przepraszam państwa bardzo. 305. Język polski jest napisany na drzwiach. Ale to dopiero na 17 to jest, więc spoko. Na razie. Jest teraz to. No, o czym ja to tam mówiłem, bo nie pamiętam. 305. Ale to dopiero na 17 to jest, więc spoko. Język polski jest napisany na drzwiach. Kurde, nie pamiętam. Pamiętacie to, nie? No ale generalnie, no wiecie, Sylwester, nowy rok, 2018 zaraz będzie, nie? I wiecie, balanga do białego rana. Ja w tym roku postaram się w tym roku wytrwać do 12. Nie no, przesadziłem, ale może do godziny 8, 9 może bym tak jakoś wytrzymał. Aczkolwiek nie wiem, gdzie pojadę na Sylwestra. Są dwie opcje, że albo do babci, do krowi pojadę, albo do kuzynki pojadę. Więc chyba raczej nie dotrwam do 8 w tym roku, niestety. Cholipka. No ale zostańmy przy świętach, bo święta są niedługo. Pamiętajcie, żeby na dzień 24 grudnia, no nie mówię już o pierwszym dniu świąt, ani o drugim, ale żebyście chociaż na ten jeden dzień, na Wigilię, odeszli sobie od komputera, pomogli tam rodzicom jeszcze przed Wigilią,
zaszykowali ładnie do stołu. I ja jeszcze nagram o tym osobny filmik z życzeniami, ale życzę wam wszystkich wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, trzymajcie się, na razie, pa pa! Bała na wysokości, a...